Przed wybuchem II wojny światowej Polacy w większej mierze musieli radzić sobie z nadmiarem pracy. A co za czym idzie, zdecydowana większość nie miała problemu z rozplanowaniem sobie czasu wolnego, bo go po prostu nie miała. Przed wojną dylematami typu gdzie tu pojechać na wakacje, czym się zająć w czasie czasu wolnego, spędzał niejednokrotnie sen z powiek niejednemu wycieńczonemu ziemianinowi, rozintelektualizowanym reprezentantom inteligencji czy przedstawicielom zamożniejszej części mieszczaństwa. Po wojnie, czyli w początkowych latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, można powiedzieć, że nastąpiła istna rewolucja. Władza ludowa miała fiksację na punkcie obowiązkowego czasu wolnego dla mas ludu pracującego, miast i wsi. Można powiedzieć, że odpoczynek nie był tyle nagrodą, wyróżnieniem, co bardziej obowiązkiem koniecznym. Do tego stopnia wyjątkową wagę przywiązywała do tematu, że jeszcze w 1945 roku, zanim postawiono kropkę nad i w Berlinie, utworzono już Fundusz Wczasów Pracowniczych, czyli organizację, która ściśle kontrolowała to, jak ma przebiegać czas wolny od pracy na wczasach. Z początku wczasy wyglądały tak, że nie trafiały na nie całe rodziny. Każdy jeździł z osobna. Tak trwało w najlepsze do lat 60. Początki trzeba przyznać, że były dość problematyczne, a to szlaki transportowe były zniszczone, a to robotnicy wstydzili się jeździć, a to nie mieli pieniędzy na dodatkowe atrakcje, czy zwyczajnie nie mieli co na siebie założyć. A posiadanie walizki postrzegano jako luksus, na którego nie każdego było stać. Nastawienie ludzi wobec wczasów było nijakie, również z innego powodu. Musimy pamiętać o tym, że pierwsze powojenne dziesięciolecia widywały pracę wykonywaną sumiennie, od poniedziałku do soboty włącznie. A jedynym wolnym dniem w tygodniu była niedziela, która obowiązkowo musiała najczęściej rozpocząć się uroczystością kościelną, by następnie po niedzielnym obiedzie rozłożyć się na kanapie i wsłuchać w swoją ulubioną audycję radiową. Bo proszę sobie wyobrazić, że jeszcze do połowy lat 60. XX wieku przeciętny dom częściej mógł się pochwalić odbiornikiem radiowym, aniżeli telewizyjnym. Wracając jednak do wolnego, na coś takiego jak wolną sobotę należało poczekać aż do lata 1973 roku, a dopiero pod koniec lat 70. takich wolnych sobót było aż 14 w ciągu roku kalendarzowego. Z racji, że władzy niespecjalnie odpowiadało to, że każdą niedzielę większość obywateli rozpoczynała od mszy świętej, to zaczęto częściej organizować imprezy kulturalne właśnie w niedzielę rano, żeby zakłócić rytm życia religijnego obywateli. Organizowano festyny, by przedstawiać występy artystyczne. Na potęgę świętowano Dzień Górnika, Metalowca, Stoczniowca, a do tego obywateli zachęcano, by poświęcali swój czas dla wspólnego dobra w organizowanych doraźnie czynach społecznych. Obywatele mieli niepowtarzalną szansę wspólnie pozamiatać chodniki, budować szkoły czy zwiększać produkcję w miejscowej fabryce. A ludzie pomagali, szczególnie że pod czyn społeczny podpinano pomaganie najbardziej potrzebującym, między innymi ofiarom powodzi, katastrof większej maści, a także wspierające najuboższych mieszkańców. Państwo polskie chciało pomagać obywatelom nie tylko poprzez organizowanie im wczasów. Władze chciały koniecznie także kontrolować to, jak ludzie spędzają wolny czas i jak mają o tym myśleć. Były to czasy, kiedy rozpowszechnionym i dość szanowanym zawodem był kaowiec, czyli szanowny pan referent kulturalno-oświatowy. Na jego barkach spoczywało organizowanie ludziom wolnego czasu. Do jego obowiązków należało zabieranie obywateli na wycieczki, organizował wypady do kina, czy zmuszał do uczestnictwa w skądinąd odważnych zabawach przy ognisku. A że charakter jego pracy był i oświatowy, to nie brakowało uświadamiania obywateli.
Kałowiec mógł bowiem nauczyć posługiwania się widelcem czy nożem. Mógł nauczyć, jak należy zachowywać się przy stole, a przede wszystkim wpajał, że odpoczynek obywatelowi się należy, jak psu, i że za to wszystko powinni dziękować wspaniałej władzy socjalistycznej, bo dzięki niej kraj jest najlepszy na świecie i że jedynym słusznym ustrojem jest ustrój, a jakże socjalistyczny. Dzisiaj, jak myślimy, dzieci? Pojawiają się przed nami wizje tego, jak są zaganiane do lekcji, jak mają sterty pracy domowej do odrobienia. Jeszcze trening, do tego garść korepetycji, zajęć dodatkowych i myślimy sobie, kiedy one tak właściwie mają nacieszyć się dzieciństwem i czasem wolnym? W PRL-u na ogół miały więcej czasu, aczkolwiek nie zawsze. Z jednej strony władza pragnęła zaprzęgnąć dzieci do zajęć, by tym nie nawtykano czasem wolnościowych idei do głowy. Zatem, kiedy odbębniły lekcje w szkole, nierzadko je widywano potem w kolejce do sklepu. Następnie wykonywały obowiązki harcerskie, a wieczorem odrabiały lekcje. Z drugiej jednak strony bywały dzieci zaniedbane, puszczone samopas, które by zwalczyć nudę szwendały się po osiedlu w poszukiwaniu wrażeń. Owszem, bywały te dzieci, które wpadały w szpony hazardu, alkoholu czy papierosów, ale raczej normalnym widokiem była zgraja dzieci na osiedlu, zgrana paczka dzieciaków bawiących się wspólnie, nierzadko od momentu, kiedy mama wygoniła na podwórko, póki ta nie zawołała z balkonu, że już czas wracać na kolację. A z dnia na dzień, żeby na tym podwórku nie zwariować, dzieci organizowały sobie czas tak kreatywnie, jak się tylko dało. Trudno sobie wyobrazić, żeby dzieci dzisiaj puścić na podwórko ze scyzorykiem i żeby ich zabawa polegała na rzucaniu nimi w ziemię. Zasady pikuta były proste, ale noże bywały naprawdę ostre, a zjeżdżalnie nie były plastikowe, tylko metalowe. Osiedlowe rendezvous numer 1, czyli trzepak, też jest postrzegany jako potencjalnie niebezpieczny dzisiaj. A jakby dziecko spadło głową na beton? Nieszczęście gotowe. Zabawek w PRL-u zmyślnych do końca nie było, ale za to patyk robił za pistolet czy karabin i budowało się bazy. Strzelało się do siebie, grudki ziemi rzucano jak granatami, że potem sąsiedzi przychodzili do rodziców na skargę, że państwa syn rzucił mojego syna ziemią, a teraz o pan popatrzy, teraz ma takiego potężnego guza na czole. Zabawy było co niemiara, guzów, zadrapań czy skręconych kostek, ale przynajmniej nie siedziało się w domu non-stop przed telewizorem, komputerem, tabletem, telefonem, iPhone'em, Xboxem, PlayStation, Gameboyem, Facebookiem, TikTokiem, Twitterem i Bóg raczy wiedzieć jeszcze czym. Nie ma tak właściwie Polaka, który nie zgodziłby się z tezą, że bodajże największą oazą wolności strudzonego Polaka w czasach słusznie minionych był ogródek działkowy. Działkowcy mieli swoje gołębniki, toalety, domki, a co najważniejsze, stanowiły miejsce do uprawiania żywności, której powiedzmy sobie szczerze bardzo często brakowało na sklepowych półkach, a przy rosnących cenach nierzadko stanowiły najkorzystniejszą ekonomicznie alternatywę. Bo mało tego, że na działce można było hodować, czy to owoce, czy warzywa, to jeszcze można było z powodzeniem wyhodować całkiem dorodne króliki. Apogeum popularności działek przypada na lata 80., gdzie liczba działkowców sięgała aż 2,5 miliona ludzi. A zaznaczyć należy, że w czasach PRL-u nie znano instytucji jakże spopularyzowanej dzisiaj grilla. Na działkę się wybierając, to dzieci mogły zajadać się czereśnią czy papierówkami, a dorośli mogli niejedną kiełbasę nad ogniskiem opalić i zjeść ze smakiem na swoim kawałku ziemi. Generalnie rzecz ujmując, obywatele z czasem potrafili urozmaicać sobie czas coraz to kreatywniej. Odnajdywali się w jeździe autostopem, potrafili zarażać entuzjazmem w karawaningu, amatorskich teatrzykach,
czy chociażby przy najzwyklejszym w świecie grzybobraniu. Przy ograniczonych możliwościach jednak Polacy potrafili odnaleźć w sobie na tyle kreatywności, by móc zapełnić sobie wolny czas jak należy, chociaż bardzo często za przyzwoleniem partii, czyli zapełniali sobie wolny czas socjalistycznie, tak jak należy. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.